Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku, tym razem bardziej modowym i pokażę wam moje ostatnie stylizacje w wydaniu zimowym, takie codzienne stylizacje, czyli to co generalnie na sobie noszę i wiem, że są tutaj wśród was osoby, które czekają na tego typu filmiki, więc dzisiaj specjalnie dla was ostatnie zimowe stylizacje. Zaczynamy, pierwsza stylizacja na dziś, jak widzicie kolory to jest to co ja uwielbiam, a mamy też przepiękny dzień z przepięknym słońcem, więc nie mogło tych kolorów dzisiaj u mnie zabraknąć i mam na sobie sweterek z nowej kolekcji Zary, właśnie taki czarno różowy. Oczywiście zrobiłam sobie też usta w tym kolorze, żeby nie było. Włosy związane w kucyk. No i lecimy dalej. Pasek Pinko. Jeansy zwykłe, tradycyjne jeansy od Armani Jeans. I założyłam sobie sneakersy, które idealnie pasują do mojego sweterka, czyli właśnie Love Moschino. Wy już je doskonale znacie, one też już mają kilka dobrych lat. Ale właśnie pod tym kątem, że sweterek jest taki różowo-czarny, to myślę, że te buty idealnie do mnie pasują. No dobra, to teraz zakładam resztę i zobaczycie jak wyglądam w całościowej stylizacji na wyjście. O tak. No i jestem gotowa. Okulary przeciwsłoneczne Lux Brille. Założyłam sobie mój ulubiony czarny kożuszek z Zary. Nie będę brać szalika, ponieważ ten kożuszek ma tutaj taki, o widzicie, wysoki kołnierz, więc jak sobie wszystko ładnie zapnę, to będzie mi cieplutko. Torebka Michael Kors, którą też już dobrze znacie. I tyle. I jestem gotowa, słuchajcie, do wyjścia. Tak prezentuje się pierwszej stylizacji w tym nowym filmiku. We're on a journey, looking back on the things that we've taken for granted, but feels like we're learning to be better without what's been holding us back now. Kolejny dzień i kolejna stylizacja. Słuchajcie, dzisiaj mam bardzo dobre samopoczucie, ponieważ zobaczcie, piękne słońce dzisiaj od rana, chociaż nie ukrywam, że nie do końca jest za ciepło, uroki zimy. Ale ja mam dzisiaj taki, jak ja to mówię, dzień roboczy, czyli właśnie za moment jadę przede wszystkim na zakupy do lodówki. A w związku z tym muszę czuć się wygodnie i komfortowo i już wam pokazuję, co mam na sobie. Założyłam sobie bluzę, taką dłuższą bluzę, sukienkę od marki Benetton, którą wy już doskonale znacie. Widzicie tutaj też jeden z moich nowych nabytków, czyli przepiękną chustę od marki Pinko, która jest w dwóch kolorach, takim ciemniejszym, zobaczcie, takim ciemniejszym, te ciemniejszej czerwieni i jaśniejszej czerwieni. Oczywiście mamy tutaj też logo Pinko i to jest nowa kolekcja. Mam też na sobie jeansy, wygodne buty od Michaela Korsa. Za chwilę zakładam resztę i zobaczycie jak będę wyglądała, ale to co jest dla mnie ważne to to, że oczywiście jadę samochodem i zostawię sobie również kurtkę w samochodzie później jak będę już na zakupach, więc po prostu taki look dla mnie na zakupy jest w sam raz. Dobra, zakładam resztę i pokażę wam jak wyglądam. W całości prezentuję się właśnie tak, czyli obowiązkowo okulary ze względu na właśnie słoneczko. Założyłam też mój kożuszek czarny z Zary, który już widzieliście. Torebka z Pinko, która pasuje mi kolorystycznie do bluzy. No i mogę jechać. Jestem wygodnie ubrana, nie będzie mi ani za ciepło, ani za zimno, więc idealnie na załatwianie wszystkich spraw i zakupy między innymi do lodówki, a my za moment widzimy się w kolejnej stylizacji. Czas najwyższy na kolejną stylizację i słuchajcie, widzicie to? Mamy dzisiaj kolejny dzień z przepiękną pogodą, ze słońcem. Pipo mi tutaj się kręci pod nogami,
A, ja za moment wybieram się do moich rodziców i jadę dzisiaj do nich na obiad. Więc pomyślałam sobie, że założę obcas i tada! Spódnicę. Tak jest. Słuchajcie, zaczynamy. Na początek golf. Mam na sobie golf z Massimo Dutti. Taki cienki golf w kolorze bordowym. Nie wiem, czy kamera złapie. O, troszkę widać w takim ciemnym, pięknym, bordowym kolorze wina. Jak widzicie, rozpuszczone włosy. No i właśnie, założyłam sobie spódnicę. Spódnicę Zary, która prezentuje się tak oto. Cienka, satynowa spódnica, zobaczcie. No próbuję tak znaleźć odpowiednie światło. O, teraz też widać. Dobra, rajstopy grubsze, bordowe i założyłam sobie kozaki. Kozaki takie turkusowe od Marco Shoes. Zobaczcie, tak jest na szpileczce. Fajne jest to, że ta spódnica jest taka dłuższa, więc nie widać też długości tych kozaków. I całkiem fajnie się to prezentuje. No dobra, zakładam resztę i zaraz zobaczycie, jak wyglądam w całości. No i jestem gotowa. Okulary brązowe, luks bryle, które też już doskonale znacie. Szalik jest ze sklepu Brigitte Bijoux, czy jakoś tak się ten sklep nazywa. No na pewno wiecie, o co mi chodzi. To jest taki sklep, w którym można kupić różnego rodzaju akcesoria. Założyłam sobie też mój krótki kożuszek z Zary. Torebka Michael Kors. I tak się właśnie prezentuje. Co wy na to? Mam dzisiaj na sobie? Otóż postanowiłam, że założę workowatą sukienkę. O! Właśnie taką grubą, ciepłą. Ona jest wykonana z takiej bardzo przyjemnej, ciepłej dzianiny. Jest to oczywiście sukienka z Zary. I słuchajcie, ja wiem, że noszenie takich workowatych sukienek to jest zero podkreślenia kobiecości i nie tylko. Ale wiecie co? Ja mam to gdzieś. Dlatego, że ja uwielbiam właśnie takie workowate, szerokie, przyjemne sukienki. Oczywiście, gdybym dzisiaj na przykład miała się z kimś spotkać, to może bym sobie spięła jeszcze tą sukienkę tutaj paskiem czarnym, czarnym spinko i wtedy dodałabym sobie talii. Ale w związku z tym, że jadę załatwić tylko kilka swoich spraw, to muszę czuć się wygodnie i tak właśnie dzisiaj wyglądam. Sukienka ma takie dosyć dłuższe rękawy i powiedziałabym, że czy to jest golf? No można by powiedzieć, że to jest golf, który tak na dobrą sprawę możecie sobie wywinąć. Rękawy też można wywinąć, ale ja tę sukienkę uwielbiam właśnie między innymi przez to, że jest w niej niesamowicie ciepło i wygodnie. Do sukienki założyłam sobie grube, czarne rajstopy. To są rajstopy, które kupiłam kilka dobrych lat temu w H&M-ie, takie wełniane rajstopy. No i mam oczywiście moje ulubione buciory wojskowe. Zaraz Wam pokażę, co jeszcze zakładam na siebie, co zarzucam na siebie i jadę załatwiać swoje sprawy. Ostatecznie prezentuję się właśnie tak, czyli zarzuciłam sobie na sukienkę czarny kożuszek, który też jest Zary. Kupiłam go jakieś może 2 lata temu, tak mi się wydaje. Lubię go przez to, że ma tutaj taką wysoką stójkę, więc jak sobie go zapnę, słuchajcie, to robi mi się taki fajny, ciepły kołnierz i tak na dobrą sprawę nie muszę już zakładać szalika, ale powiem Wam, że i tak wsiadam do samochodu, schodzę do garażu, wsiadam do samochodu, jadę do kolejnego garażu, więc tak na dobrą sprawę nie będę mieć styczności z powietrzem dzisiaj. I co jeszcze? Torebka Michael Kors, którą też już bardzo dobrze znacie, mała, wygodna. Jestem, słuchajcie, gotowa. Tak się właśnie prezentuję. Na luzie, może troszeczkę dziewczęco, powiedziałam wcześniej buty wojskowe. No, one mi się tak, słuchajcie, kojarzą, te buty, ale
Pamiętajcie też o tym, że jeżeli będziecie zakładać takie grube rajstopy, to one też trochę pogrubiają nogi, więc warto o tym pamiętać, więc lepiej wybierać na przykład czarne wełniane albo ciemne brązowe niż jasne rajstopy. No dobrze. Dancing closely together and staying forever young. What about you and I then? Can we two find a way to align with each other? Let's move closer to a new... To już chyba ostatnia stylizacja w tym filmiku. I wiecie co? Stanęłam sobie właśnie przed lustrem. Tak się na siebie popatrzyłam i miałam sobie pomalować usta na czerwono, ale stwierdziłam, że nie będę tego robić, bo gdybym to zrobiła, to wyglądałabym jak mim. Nie wiem skąd u mnie dzisiaj takie skojarzenia, być może właśnie ze względu na ten golf, ale właśnie w związku z tym zrobiłam sobie usta w jasnym odcieniu, czyli nałożyłam sobie tylko po prostu błyszczyk. Pogody dzisiaj za bardzo nie mamy, nie ma słońca, ale mi to kompletnie nie przeszkadza, bo za moment jadę spotkać się z moją znajomą na pierwszą noworoczną kawę w tym roku, także jest ok, dobre samopoczucie jest. Związałam sobie włosy w koczek, założyłam sobie golf, który jest z Zary, z nowej kolekcji. Zamówiłam go sobie przez stronę i reklamuje go chyba Ania Rubik, o ile się nie mylę. W każdym razie nie wiedziałam, czy on będzie cienki, gruby, jaki będzie właśnie przez to zamówienie przez stronę. Powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o zakupy, to ja zdecydowanie bardziej lubię kupować rzeczy stacjonarnie, bo wtedy mogę je dotknąć, przymierzyć, zobaczyć jak z rozmiarówką. No i właśnie, zamówiłam sobie rozmiar S i na początku myślałam, że dobrze zrobiłam, że raczej on będzie taki, jak zazwyczaj są te rozmiarówki w Zarze S, nieco większe. Okazuje się, że jest bardzo dopasowany, jest takiego cieńszego materiału i wiecie co, tutaj na dole się tak zwija. Nie ma ściągaczy, ale mimo wszystko jestem z niego zadowolona, bardzo dobry zakup. No i właśnie, mam dzisiaj na sobie ten golf, do tego założyłam sobie czarne spodnie, takie ala skórzane z Zary, które też już mają dobrych kilka lat i buty, które jak wiecie uwielbiam. Zakładam resztę i zobaczycie jak się będę prezentować w całości. Jestem gotowa. Dzisiaj zakładam mojego miśka, ciepłego, zielonego miśka, którym uwielbiam się otulać właśnie w takie dni. Do tego torebka Michael Kors i jestem gotowa. Mogę wychodzić. Tak się prezentuję dzisiaj. No i czas najwyższy się już z Wami pożegnać. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że byliście po raz kolejny, oglądaliście filmik. Dajcie znać, czy któraś stylizacja Wam się podobała, jeśli tak, to która, a może coś byście zmienili w tych moich stylizacjach. Czekam na Wasze komentarze i widzimy się oczywiście w następnym filmie. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, pa! Yeah.